W nocy z 13 na 14 stycznia 1993 roku na Bałtyku rozpętuje się gwałtowny sztorm. Wiatr o sile huraganu przekracza skalę Beauforta. W sam środek kataklizmu, nieświadomy pogarszających się warunków pogodowych, płynie polski prom samochodowo-kolejowy Jan Heweliusz z 64 pasażerami i ładunkiem na pokładzie. Część załogi i pasażerowie śpią w swoich kabinach. Nikt nie przeczuwa nadchodzącej tragedii. Słuchają Państwo podcastu Czarna Seria. Stycznia 1993 roku. Nabrzeże portowe w Świnoujściu, godzina 21.30. Prom samochodowo-kolejowy MF Jan Heweliusz, kursujący regularnie na trasie Świnoujście-Isztat, stoi zacumowany przy nabrzeżu portowym. Trwa gorączkowy załadunek samochodów i wagonów kolejowych. Na niespokojnie kołyszącą się na falach jednostkę spalinowa lokomotywa powoli wtacza kolejne wagony towarowe. Pracownik odpowiedzialny za załadunek nerwowo przerzuca dokumenty przewozowe, które porywisty wiatr próbuje wyrwać mu z rąk. Klnie pod nosem, gdy orientuje się, że w papierach panuje nieporządek. Wpisany tonaż wagonów nie zgadza się z pomiarami kolejowej wagi. Wagony są cięższe niż to wpisano w dokumenty. Nie ma jednak czasu na głębszą weryfikację, w kolejce czekają bowiem jeszcze tiry, które muszą wjechać na górny pokład ładunkowy, a prom i tak ma już grubo ponad godzinę opóźnienia. Wciąż bowiem trwa naprawa furty ruchowej, wielkiej bramy otwieranej w celu załadowania i rozładowania pojazdów na prom. Trzy dni wcześniej, 10 stycznia w szwedzkim porcie Isztat, podczas cumowania doszło do jej uszkodzenia. Mimo tego armator zarządził, że Heweliusz może pływać, a usterka ma być usuwana podczas postoju w porcie w Świnoujściu. Początek lat 90. w Polsce to czas wielu zawirowań politycznych i gospodarczych. Potężna była skala problemu, przed jaką stanął kraj po obaleniu komunizmu, a odcięcie przeszłości tzw. grubą kreską wcale ich nie rozwiązywało. Niezależnie od szalejącej hiperinflacji, prawdziwą plagą okazała się monopolizacja i bezrefleksyjne uwłaszczanie majątku państwowego przez partyjną nomenklaturę. Niejasne stosunki własnościowe, brak wiarygodnych mierników takich jak kurs pieniądza, cen, płac, stawek podatkowych czy ceł, olbrzymie zadłużenie i niskie morale pracy. W 1992 roku deficyt budżetowy osiągnął 6,5% PKB, a kolejne plany zakładały liczne cięcia wydatków. Bezrobocie niebezpiecznie zbliżało się, a w niektórych rejonach kraju nawet przekroczyło 20%. Takie były gospodarcze realia Polski w początku lat 90. Sytuacja gospodarcza kraju przełożyła się także na spółki zajmujące się transportem drogą morską. Po dekadzie rozkwitu przypadającej na lata 70., kiedy to polską chlubą na morzach i oceanach był flagowy transatlantyk polskich linii oceanicznych Stefan Batory, przyszły chude lata 80. dla naszych armatorów. W szczytowym momencie polskie linie oceaniczne posiadały flotę 176 statków, zatrudniały ponad 12 tysięcy osób i rocznie przewoziły do 5 milionów ton ładunku. Wprowadzenie stanu wojennego w 1981 roku znacząco zmniejszyło obroty przedsiębiorstwa, które zaczęło przynosić straty. Zmiany systemowe w Polsce po 1989 roku wymusiły głęboką reorganizację w polskich liniach oceanicznych, które zaczęły wydzielać kolejne spółki córki. Armatorem promu Jan Heweliusz zostaje spółka Euroafrika, utworzona w 1991 roku na bazie dobrze prosperującego szczecińskiego oddziału polskich linii oceanicznych. Rok 1992 niemal dla całych polskich linii oceanicznych skończył się katastrofalnie złym wynikiem ekonomicznym. Głównymi problemami było radykalne zmniejszenie się obrotów towarowych w polskich portach na skutek pogłębiającego się kryzysu polskiej gospodarki, likwidacja zróżnicowania kursów walut, likwidacja dopłat do przewozów tranzytowych i wiele innych czynników ekonomicznych. Słowem, plan Balcerowicza w praktyce. Państwo nie interesowało się losami żeglugi. Należało więc szukać oszczędności, gdzie tylko się dało. Najważniejszy stał się zysk, a skoro zysk, to pieniądz, a skoro pieniądz, to także i czas. Polscy armatorzy prowadzili nierówną rywalizację z flotami skandynawskimi i niemieckimi, które dysponowały nowocześniejszymi jednostkami i były w o wiele lepszej kondycji finansowej. Każdy przestój polskiej jednostki oznaczał straty, stąd w pogoni za maksymalizacją zysków armatorzy często przymykali oczy na przepisy i bezpieczeństwo. Zima przełomu 92 i 93 roku w Polsce była wyjątkowo ciepła. Po bardzo chłodnej jesieni w połowie stycznia w ciągu dnia termometry pokazywały nawet 13 stopni Celsjusza w cieniu. Taka anomalia miała jednak swoją przyczynę. Już w pierwszych dniach stycznia nad Europą zaczął budować się rekordowo głęboki niż, którego centrum znajdującym się nad Morzem Norweskim ciśnienie wynosiło zaledwie 945 hektopaskali.
Taka różnica baryczna doprowadziła do wytworzenia się super orkanu, huraganu trzeciej kategorii, którego prędkość na otwartym morzu dochodziła do nawet 160-180 km na godzinę. Stycznia 1993 roku, port w Świnoujściu, około godziny 23. Robotnicy pracujący przy furcie rufowej Heweliusza kończą pracę. Załoga dokonuje jeszcze ostatnich sprawdzeń, by upewnić się, że usterka została usunięta. W tym czasie z portu wychodzi inny polski prom, MF Silesia. Kapitan Heweliusza, 46-letni Andrzej Ułasiewicz, obserwuje z szerokiego przeszklonego mostka oddalającą się jednostkę. Wie, że i dla nich, i dla Heweliusza rejs nie będzie należał do najprzyjemniejszych. Już teraz, bliżej lądu, wiatr o sile 5 do 7 w skali Beauforta daje się wszystkim we znaki, szamocząc każdym elementem statku i dmuchając pomiędzy kontenerów na portowym nabrzeżu. Według prognozy sytuacja może się pogorszyć do nawet 8-10 w skali Beauforta. Dla doświadczonego oficera z 13-letnim stażem kapitańskim takie warunki nie są jednak niczym nadzwyczajnym. Teoretycznie prom klasy Heweliusza przy umiejętnej nawigacji spokojnie powinien poradzić sobie z wysoką falą i wiatrem. Ruch statków w tym rejonie Bałtyku odbywał się jak dotąd w sposób niezakłócony. O tej porze roku sztormowa pogoda na Bałtyku to nic nadzwyczajnego, choć oczywiście nie pozostaje bez wpływu na rejs. Co gorsza, kapitan Ułasiewicz wie, że w obliczu oczekiwań ze strony armatora będzie musiał nadrobić dwugodzinne opóźnienie promu, by dotrzeć do Isztat punktualnie. Wyciśnie z Heweliusza ile się da. MF Jan Heweliusz, polski prom kolejowo-samochodowy typu RORO, został zbudowany w 1977 roku w stoczni Trosvik w Norwegii dla polskich linii oceanicznych. Nosił imię gdańskiego astronoma i wraz z bliźniaczą jednostką MF Mikołaj Kopernik pracował na linii Świnoujście-Isztat, przewożąc samochody ciężarowe i towarowe wagony kolejowe. Prom mierzył 125 metrów długości, czyli więcej niż pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej. Dwa pokłady mieszczące ciężarówki i wagony kolejowe oraz nadbudówka powodowały, że sylwetka statku była wysoka niczym czteropiętrowy budynek. Polski prom nie należał do szczęśliwych. Podczas 15 lat użytkowania zaliczył aż 28 poważnych incydentów, a pierwsze awarie zdarzyły się zaraz po oddaniu do służby. Heweliusz dwukrotnie przewrócił się w porcie, wiele razy też manewrując zderzył się z innymi jednostkami, doznawał licznych usterek maszynowych. 8 września 1986 roku z powodu pożaru agregatu chłodniczego w jednej z przewożonych w ładowni ciężarówek ogień zajął i zniszczył dużą część górnego pokładu. Polskie radio tak relacjonowało tamto wydarzenie. Złą pasę ma polska żegluga morska. Nie tak dawno informowaliśmy o zatonięciu statku Sopot. W niedzielę dowiedzieliśmy się o pożarze na promie Heweliusz. Trwają oględziny jednostki, podjęto prace mające na celu ustalenie przyczyn pożaru i zakresu odpowiedzialności. Ocenia się też przebieg akcji ratowniczej. O tym, jak wyglądają prace, w rozmowie z przedstawicielem biura promowego armatora w Świnoujściu. Wyładowano lory, te nieuszkodzone, wyładowano wagony. W dalszym ciągu aranżujemy uprzątnięcie spalonych wraków samochodu i to, co na tych samochodach było, pokładu samochodowego. Ponieważ pokład samochodowy jest najwyższym pokładem ładunkowym, to co jest nad nim, to się też spaliło, a nad nim są kabiny. A pokład niżej jest pokładem kolejowym, na którym były wagony i jeszcze 3 samochody ciężarowe i to w ogóle nie zostało uszkodzone. Niżej jest maszynownia, która również nie została uszkodzona. Jak słyszymy, armator był dobrej myśli, jeżeli chodzi o naprawę statku, jednak jej tragiczne skutki dały o sobie znać kilka lat później. Polskie linie oceaniczne zleciły remont jednostki w Hamburgu, gdzie dokonano nielegalnego według prawa morskiego remontu, zalewając uszkodzony pokład betonem. Dopiero później stwierdzono, że w efekcie owej naprawy, na skróty, statek został przeciążony o około 115 ton, a ciężar wylewki umieszczonej na pokładzie, mniej więcej na wysokości trzeciego piętra od linii wody, znacznie pogorszył stateczność promu. Mimo tego dopuszczono go do eksploatacji. W takim stanie jednostka pływała jeszcze nieco ponad 6 lat. 13 stycznia 1993 roku, port w Świnoujściu. Godzina 23.30. Kapitan Andrzej Ułasiewicz, odebrawszy informację o zakończeniu naprawy furty rufowej i zakończeniu załadunku, daje rozkaz wyjścia w morze.
Załoga sprawnie wykonuje rutynowe procedury, odbierając cumy, sprawdzając raz jeszcze domknięcie furty rufowej i zamocowanie przewożonych pojazdów w ładowni. Prom Jan Heweliusz odbija od nabrzeża. Cztery potężne silniki diesla zwiększają moc, obracając dwie śruby na rufie i jednostka kieruje się ku wyjściu z portu. Na pokładzie promu znajduje się 34 pasażerów i 29 członków załogi oraz 10 wagonów towarowych, 29 ciężarówek. Pogoda jak na razie nie pogorszyła się. Załoga, jak i pasażerowie sądzą, że będzie to kolejny monotonny rejs na dobrze znanej trasie. Wszystko było tak jak zwykle, wspominał Edward Kurpiel, ochmistrz na statku Jan Heweliusz. Pogoda była normalna, tak jak podawały prognozy 6 do 7 w skali Forta, a więc dla nas zwyczajowo normalna pogoda. Nic się nie działo na burcie. Oprócz załogi sporo kierowców, dwóch pasażerów, jeden ANPKO. Każdy rozpoczął pracę na swoim stanowisku. Ja jako ochmistrz wieczorem otworzyłem sklep dla kierowców i pasażerów. Później zająłem się jeszcze pracą inną. Rejs odbywał się normalnie. Przed nami wypłynął prom Silesia, prom samochodowy pasażerski, z wieloma pasażerami na pokładzie, też traktując tą pogodę jako normalną. Prom Jan Heweliusz w linii prostej ma do przebycia około 90 mil morskich, czyli około 170 km. Zazwyczaj trasa rejsu biegnie lekkim łukiem skręcającym na zachód w kierunku niemieckiej wyspy Rugia, która stanowi lądową osłonę przed wiatrem i falami. Tym razem jednak kapitan Ułasiewicz z uwagi na duże opóźnienie decyduje się na trasę nieco krótszą. Po jakimś czasie od wyjścia ze Świnoujścia płynący z pełną mocą Heweliusz wyprzedza inny prom, MS Silesia, i kieruje się niemal na wprost w kierunku Isztat. 14 stycznia, godzina 3.30, Bałtyk na południowy zachód od Bornholmu. Po kilku godzinach rejsu w kierunku północnym Heweliusz pokonał około 70 km, czyli niecałą połowę trasy. Prom powoli wychodzi na otwarte morze, zostawiając z lewej burty wyspę Rugia, do której w linii prostej jest około 30 km. Za dnia przy dobrej widoczności można byłoby zauważyć na horyzoncie białe elewacje domów w niemieckim Sassnitz i rozciągające się na północ ostre klify porośnięte drzewami. Jednak owej styczniowej nocy nie było na to szans. MF Jan Heweliusz kontynuował rejs w kierunku szwedzkiego Isztat. Jakiś czas po wyjściu z portu kapitan oddał mostek trzeciemu oficerowi, sam udając się do kajuty na odpoczynek. Po godzinie 3 nad ranem sztorm zaczął gwałtownie przybierać na sile. Kilkumetrowe fale raz po raz podnosiły i opuszczały w morską przepaść potężną konstrukcję Heweliusza, powodując ekstremalne naprężenia kadłuba. Jednak przyzwyczajona do morskiego życia załoga niczego nie podejrzewała i spokojnie spała w swoich kabinach. Kładłem się spać gdzieś około w pół do drugiej. Nie odczuwałem żadnych przechyłów, żadnych wstrząsów. Kładłem się normalnie. W nocy zbudził mnie szum uderzenia przesuwanych naczyń w kabinie. Zorientowałem, że jest przechył lekki, ale przy pogodzie lekkoszturmowej to było normalne. Na 8 rano mieliśmy być w Isztat. Byłem trzecim mechanikiem na Heweliuszu. Po północy, gdzieś około 1-2, duży sztorm, ale to nie był pierwszy mój rejs. Także sztorm jak sztorm. No, próbowałem po prostu zasnąć, żeby być na 6 rano wypoczęty w miarę do pracy. Tymczasem sztorm wciąż przybierał na sile, stając się w końcu huraganem. Porywy wiatru przekraczające znacznie 100 km na godzinę piętrzyły wysokie fale. Jak się później okazało, na jednym z promów będących w okolicy wskaźnik wiatru doszedł do maksymalnej wartości 12 w skali Beauforta i urwał się. Oficer wachtowy z promu Mikołaj Kopernik, który znajduje się przed Heweliuszem, informuje przez radio, że według jego odczytów wiatr osiąga 150 km na godzinę. Trzeci oficer, widząc powagę sytuacji, nakazał obudzić kapitana Andrzeja Łosiewicza. Ten wyrwany ze snu po chwili dotarł na mostek w pośpiechu, zapominając o obuwiu. Doświadczony kapitan od razu wydaje rozkaz sztormowania, czyli skierowania statku dziobem do fal, by zmniejszyć niebezpieczeństwo przechyłu. Siła huraganu jest jednak tak duża, że prom bardzo ociężale reaguje na zmianę położenia steru. Idący dotąd kursem na północ Heweliusz zmaga się z naporem huraganowego, zachodniego i północno-zachodniego wiatru, który uderza w lewą burtę statku. W
połączeniu z naporem wysokich fal powoduje to przechył promu na prawą stronę. O godzinie 3.28 Heweliusz nadaje przez radio informację, że ma problem z ładunkiem. W obliczu tak groźnej sytuacji kapitan postanawia wykorzystać system balastowy, którego normalnie używa się wyłącznie w porcie podczas załadunku. Instalacja połączonych zbiorników znajdująca się na dnie kadłuba pozwala napełniać komory wodą po lewej lub prawej stronie, niwelując dzięki temu przechył promu po załadowaniu ładunku tylko na jedną ze stron. Wobec sporego przechyłu na prawą burtę kapitan Ułasiewicz decyduje się zabalastować, czyli dociążyć lewą burtę. Jednocześnie podejmowane są próby obrócenia statku dziobem do wiatru, czyli obranie kursu bardziej na zachód, w lewą stronę. Około godziny 4.30 wiatr na moment cichnie, co pozwala Heweliuszowi na skuteczniejszy skręt w lewo. Nieświadomy jednak załoga przechodzi linię wiatru, który niespodziewanie także zmienił kierunek. Chwilę później niszczycielski huragan atakuje ponownie, tym razem jednak uderzając już na prawą burtę promu. Mimo natychmiastowego położenia steru na prawo, prom pod wpływem wiatru nadal skręcał w lewo. Heweliusz pada ofiarą skumulowania się kilku sił działających w tym samym kierunku. W dół ciągną zapełnione zbiorniki balastowe na lewej burcie, a od prawej przechył pogłębiają wiatr i wysokie na kilkanaście metrów fale. Krótko po godzinie 4.30 prom Jan Heweliusz gwałtownie przechyla się o 30 stopni na lewą burtę, a przechył z każdą minutą się pogłębia. Wszystko zaczęło się sunąć w kabinie, więc zerwałem się, zapalałem światło. Założyłem, że przechył się zwiększa, lecieli różne sprzęty, chociażby fotel, stolik na drzwi, które się otwierają do wnętrza kabiny. Więc bardzo szybko zabrałem się do tego, aby dostać się do ratunkowego sprzętu, a w tym przypadku ubrania ratunkowego i wydostać się jak najszybciej na korytarz. Bliźniaczy prom MF Mikołaj Kopernik, znajdujący się kilkadziesiąt mil morskich dalej, jako pierwszy odebrał sygnał, że Heweliusz jest w poważnych tarapatach. Kapitan Ułasiewicz, mimo natychmiast podjętej próby zniwelowania przechyłu, nie jest w stanie wyrównać statku. Prawdopodobnie uszkodzony przez sztormowe naprężenia system balastowy nie pracuje jak należy i nie przepompowuje balastu na drugą stronę. Co gorsza, już od pewnego czasu niesprawny jest system zdalnej obsługi balastu i każdorazowo trzeba wysyłać załogę pod pokład, by go używać. Tymczasem przechył promu wynosi już około 45 stopni i wciąż się pogłębia. Mimo tego, że ciężarówki i wawany są umocowane do pokładu stalowymi łańcuchami, te w każdej chwili mogą nie wytrzymać naprężeń, ostatecznie przesądzając o tragicznym losie Heweliusza. Na promie zarządzony zostaje alarm szalupowy. Kapitan Ułasiewicz przez radio przekazuje na Kopernika, że Heweliusz ma przechył, którego załoga nie może zniwelować. Śpiący w swoich kabinach członkowie załogi zrywają się z łóżek, obudzeni przeraźliwym alarmowym dzwonkiem i dużym przechyłem statku. Nie zdają sobie jednak sprawy z tego, że sytuacja jest tak poważna. Dosłownie wydostałem się w piżamie i na boso. Tam na korytarzu, ledwo otwierając drzwi, tam ubierając powoli skafander ratunkowy, przesuwałem się w kierunku wyjścia na pokład. Przechył się ciągle zwiększał, także już sam samodzielnie na pokład bym się nie wydostał. Starszy mechanik, który szedł za mną, również był w takiej samej tragicznej sytuacji, także gdyby nie pomoc kolegów, którzy nam spuścili pas ratunkowy z szelkami i za te szelki żeśmy się chwycili, to nie wyszlibyśmy. Dwóch kolegów na pokładzie ciągnęło nas do góry. My przy pomocy poręczy pomału wydostaliśmy się na pokład. A tam już panowała akcja ratunkowa. Załoga rozwijała tratwy ratunkowe, układając je z boku. Wszyscy poprawiali na sobie sprzęt, dopinali się, podawali pasy ratunkowe kierowcom, którzy wybiegali z kabin pomimo wichury olbrzymiej, która wszystkich zmiatała z pokładu, gdyby się za coś nie trzymali, gdyby nie leżeli i jeden drugiego nie przytrzymywał. Około godziny 4.30 kapitan Heweliusza wydał rozkaz opuszczenia promu, którego przechył powiększał się z każdą chwilą. 10 minut po ogłoszeniu alarmu opuszczenia statku przechył wynosił już 70 stopni.
Po krótkiej wymianie korespondencji z Kopernikiem, który podpowiadał, jak wyjść z przechyłu, o godzinie 4:37 w eter poszły pierwsze sygnały SOS. Sygnał jako pierwszy odbiera duńska stacja Rene Radio, zlokalizowana na wyspie Bornholm. Chwilę później odzywa się także niemieckie Rügen Radio. W kolejnej korespondencji Heweliusz melduje swoją pozycję 16 mil na wschód od Arkony oraz podaje liczbę pasażerów i załogi. Szalał, to już nie był sztorm, ale huragan. O sile trudnej do opisania, ona przekraczała wszelkie ujęte normy, bo w skali Beauforta jest do 12. Tam była siła wiatru, jak później przeczytaliśmy, to było 160. Olbrzymia siła, zresztą czuliśmy to na sobie. Nie mogliśmy w ogóle ustać na pokładzie poprzednim. Musieliśmy się czegoś trzymać, musieliśmy się pochylać, być blisko kadłuba. Wszyscy jedni drugim pomagali. To wszystko trwało aż do momentu, kiedy musieliśmy opuścić prom, który się ciągle przechylał. Kapitan był cały czas na mostku, wydawał polecenia i jednocześnie zawiadamiał obok wszystkie promy i stacje na lądzie i gdziekolwiek tylko były o pozycji promu, o sytuacji na promie. Panował nad sytuacją. Słyszeliśmy, nie widzieliśmy go, ale żeśmy go słyszeli po prostu, pomimo wichury, jaka panowała, bo przez głośniki. Przechył promu cały czas się pogłębia, utrudniając akcję ratunkową. Szanse na ocalenie mają już tylko ci, którym udało się wydostać z labiryntu korytarzy. Część z nich jest w znacznym stopniu zalana, a z racji mocnego przechyłu ściany stają się podłogami, a podłogi ścianami, często uniemożliwiając poruszanie się. O ile załoga promu regularnie ćwiczyła alarmy, o tyle pasażerowie byli zupełnie zdezorientowani. Postępowaliśmy tak, jak w tej sytuacji można było postępować. To znaczy, nie mogąc skorzystać z szalup i tratew ratunkowych z lewej burty, która była zanurzona zupełnie pod wodą, mogliśmy tylko korzystać z tych 7 tratw, które były na tej części z prawej strony. I to w pełni żeśmy wykorzystali. Tratwy rzucone na wodę zostały natychmiast porywane przez olbrzymie fale gnane wiatrem i błyskawicznie oddalały się w różne strony. Nam się udało jedynie 3 tratwy złączyć razem, tak że te 3 tratwy trzymały się blisko siebie złączone, ale też przelatywały fale nad tratwą. To nie to, że były omiatane tratwy. Tratwy były zakrywane przez wodę w ogóle. Także było jedno olbrzymie kręgowisko i ryk. Kilka minut po godzinie 5 nad ranem załoga próbuje podać dokładną pozycję geograficzną. W tle słychać jednak, że sytuacja na statku jest dramatyczna. Kapitan melduje przechył 70 stopni. O godzinie 5:10 radiostacja Heweliusza milknie. O godzinie 5:12 prom przewrócił się stępką do góry. Prom się coraz bardziej przechylał, coraz mniej było widać go. Z nad wody byliśmy zmuszeni wskoczyć do wody, to znaczy wejść do wody, nawet bo woda była już przy nas. Do morza, bezpośrednio do zburzonego morza, do tych kłębowiska fal. I wówczas wszyscy, kto mogli, od razu dostawali się do trat ratunkowych, inni skakali do wody i z wody się dostawali, tak jak ja przynajmniej, skoczyłem do wody i tam walcząc z falami udało mi się dostać do tratwy, gdzie mi koledzy pomogli, też tratwy się dostały. Kapitan w dalszym ciągu był na mostku i w dalszym ciągu zawiadamiał o pozycji statku i o sytuacji na promie. Kapitan Andrzej Ułasiewicz wraz z kilkoma członkami załogi do końca pozostał na mostku Heweliusza. W teorii na ratunek tonącej jednostce mogą pospieszyć śmigłowce ratownicze z niemieckich lotnisk w Parów i Kilonii, duńskiego Wehrloze oraz polskie maszyny z lotniska w Darłowie. Oprócz tego w niemieckim Sassnitz znajduje się brzegowa stacja ratownicza, w której stacjonuje przystosowana do tego typu zadań jednostka ratunkowa Arkona. Tyle teoria, lecz w praktyce akcja ratunkowa napotkała na wiele trudności. Pierwszym podstawowym problemem była skrajnie zła pogoda, przez którą służby ratunkowe odwlekały poderwanie śmigłowców. Warto jednak zauważyć, że wiejący z zachodu wiatr byłby sprzymierzeńcem niemieckich i duńskich wirnikowców, które lecąc na miejsce katastrofy poruszałyby się z wiatrem, a więc szybciej niż normalnie.
Z niemieckiego Parow helikoptery ratunkowe powinny osiągnąć pozycję Heweliusza w niecałe 20 minut. Duńczycy mogliby być na miejscu w nieco ponad pół godziny, a śmigłowce z Kilonii potrzebowałyby niecałej godziny. Odwrotnie było w przypadku polskich maszyn z Darłowa, które lecąc pod wiatr potrzebowałyby około półtorej godziny, by pokonać odległość 141 km od drwującego Heweliusza. Niestety z żadnego ze wspomnianych lotnisk nie poderwano śmigłowców od razu. Także i ratunkowy statek Arkona wypłynął z Sasnic z opóźnieniem z powodu oczekiwania na dwóch członków załogi, którzy zeszli na ląd. O godzinie 4.50 Polskie Radio Witowo odbiera Mayday z Heweliusza. W chwilę później w gotowości startowej jest już śmigłowiec Mi-14PS, mogący zabrać 19 rozbitków. Podczas gdy polski śmigłowiec czekał na rozkaz do startu, dowódca garnizonu, komandor Roman Morawiec, prowadził rozmowę przez telefon, po czym rzucił słuchawką i ze złością wydał rozkaz wyłączyć PS-a. Zapadła cisza. Zdziwionym głosem odezwał się jeden z dowódców eskadry. Ale przecież tam ludzie! Przerwał mu komandor Morawiec. Niemcy przejęli akcję, to ich strefa. Bałtyk, około godziny 5.30. Trwa dramatyczna walka o życie nielicznych rozbitków, którym udało się dostać do spuszczonych na wodę odblaskowo-pomarańczowych tratw ratunkowych. Te są miotane wciąż wysokimi sztormowymi falami. Temperatura powietrza wynosi około minus 3 stopni, a temperatura wody morskiej to zaledwie około 2 stopnie Celsjusza. Człowiek bez specjalnego kombinezonu czy pianki termicznej nie jest w stanie wytrzymać dłużej niż kilka minut. Szalupy były w ogóle bezużyteczne. Nie dało się je w ogóle zwodować, ale właśnie tratwy były otwierane i dostałem się na jedną taką tratwę. Wspólnie ze mną jeszcze tak przyszedł się do mnie taki kierowca polski. Pytał się, czy będzie wszystko w porządku. Ja się pocieszałem, nie wiem, czy jego, czy raczej bardziej siebie, że na pewno będzie wszystko w porządku. Straszne fale, wiatr. Kierowca niestety nie przeżył z wyziębienia. On był ubrany tylko w krótki rękawy, taką koszulkę. Pierwsze śmigłowce ratunkowe z niemieckich i duńskich lotnisk startują z kilkunastominutowym opóźnieniem. W efekcie tego niemieccy ratownicy docierają w miejsce katastrofy dopiero około półtorej godziny od odebrania sygnału Mayday. Rozbitkowie, którzy nie znaleźli się w tratwach, nie mieli więc szans na ocalenie. Jest kilkanaście minut po godzinie 6 rano. Niemieckie śmigłowce ratunkowe nie mają jednak na swoim pokładzie ratownika z koszem, który mógłby zostać opuszczony w dół, żeby pomóc rozbitkom. Jedyna możliwość to rzucenie liny z uprzężą, do której skostniali z zimna ludzie muszą podpiąć się sami. Z początku nie widzieliśmy nic, było ciemno. Później dopiero usłyszeliśmy pracę silnika, zorientowaliśmy, że to jest helikopter. W międzyczasie stracił drugi oficer, najpierw dwa razy rakiety wystrzelił. Później, gdy już helikopter był blisko, jako trzecią już zupełnie, aby mógł namierzyć miejsce, gdzie są tratwy. Wyciąganie rozbitków szło bardzo mozolnie. Porywisty wiatr utrudniał manewrowanie śmigłowcem, miotał na wszystkie strony spuszczoną na linię uprzężą, a także nieustannie przemieszczał tratwy ratunkowe. W pewnej chwili jeden błędny ruch pilota lub podmuch wiatru spowodował, że zamiast ratować ludzkie życie, nieumyślnie zwiększono bilans ofiar. Przewrócona tratwa przez śmigłowiec, który ją zahaczył, jednocześnie przykrył znajdujący się poprzednio na niej członków załogi. I później słyszymy, znamy głos, że to woła. Powiedzmy, Janusz Subicki, wiedzy pożarowy. Mówi, ja żyję, ratunku, pomóżcie. I my wiemy, i słyszymy to, a nie możemy mu pomóc. Bo on jest w kombinezonie ratunkowym, który uniemożliwia mu głębsze zanurzenie się w wodzie, aby wypłynąć pod tratwę i wyjść spod niej. A z drugiej strony nie miał przy sobie nic ostrego, żeby na przykład przeciąć dno i wyjść do góry. W tych warunkach ciężkich, jak to miota, rzuca, on na pewno nic nie mógł znaleźć. I ja mówię, długo żeśmy słyszeli, naprawdę długo i serce nam pękało z bólu i żalu, że my mu nie możemy pomóc, bo też pod tą tratwę nie mogliśmy się dostać, ani na tratwę, bo nas fale, bo był tak szalona wichura, że każde wychylenie się większe z tratwy ratunkowej powodowało, że był człowiek porywany przez wichurę i wrzucany do morza. Po godzinie 6.20 w miejsce zatonięcia promu Jan Heweliusz dociera niemiecki statek ratowniczy Arkona. Niewielkich rozmiarów jednostka jest rzucana w górę i w dół przez sztormowe fale. W tym przypadku również rozbitkowie sami muszą walczyć o swoje życie. Jedyne, co może zrobić Arkona, to wyrzucenie na burtę siatki, po której z wody można dostać się na pokład. Jest to jednak możliwe przy spokojnym morzu o nieco wyższej temperaturze, nie zaś przy sztormie o sile 12 stopni w skali Beauforta i lodowatej wodzie. Podpłynęła ta Arkona do nas, otarła się o tratwę. Pierwszy elektryk Andrzej Korzeniowski, on skoczył i wpadł między
między ten statek a naszą tratę i został wciągnięty pod burtę tego statku ratowniczego. I cóż, na naszych oczach w końcu wychynął, ale już nie żył. Nie da się opisać. W tym momencie właśnie, jak zobaczyłem tę akcję ratowniczą, jak jest prowadzona, to momentami zwątpiłem w to, czy uda mi się wyjść z tego. Ale na szczęście następny śmigłowiec, który dotarł do nas, wyciągnął nas wszystkich, którzy tam jeszcze byli żywi w tratwie. Dzięki kilku podejściom śmigłowców ratunkowych zdołano podjąć z wody kilkanaście osób, jednak część z nich albo już nie dawała oznak życia, albo zmarła w niedługim czasie. Dwóch rozbitków podjętych z wody przez śmigłowiec zmarło z wyziębienia w trakcie lotu do bazy ratunkowej w Niemczech. Niemiecka jednostka ratownicza Arkona zdołała podjąć jedynie dwie żywe osoby, które ostatecznie przetransportowano do szpitala w Sassnitz. Dla niektórych ratunek przyszedł w ostatniej chwili, gdy pogłębiająca się hipotermia powoli pozbawiała ich życia. Leszek Kochanowski normalnie dostał się do tratwy ratunkowej z burty statku, bo on był bez skafandra ratunkowego, on był tylko w kamizelce ratunkowej. I przebywał już od początku w tej tratwie, oczywiście zanurzony w wodzie, jak my wszyscy, dzięki szczęśliwemu zbiegowi. No, został uratowany i w tej chwili już wiemy, że się dobrze czuje. Nie miał kamizelki na sobie, stąd jego obniżona ciepłota ciała. Ona nastąpiła u niego dużo szybciej niż u nas, bo myśmy mieli te skafandry ratunkowe, no i dlatego udzielaliśmy mu pomocy polegającym na tym, aby go trzymać stale nad wodą, otrzymywać na duchu, ogrzać go nie było jak i czym. Widzieliśmy, jak on dużo szybciej zaczyna coraz trudniej oddychać, jego cera staje się coraz bardziej sina, ruchy powolniejsze i pomimo nagabywań, wysiłków widzieliśmy, że on już powoli traci świadomość. To znaczy zaczyna odpowiadać monosylabami, w końcu pomrukiem jakimś, a w końcu już w ogóle przestał odpowiadać. I to był według mnie ratunek w ostatniej chwili. To, żeśmy mu przepasali tą linkę i helikopter go wyciągnął na pokład. Tymczasem w kraju wstaje nowy dzień. Czwartek, 14 stycznia 1993 roku. Polskie Radio w sygnałach dnia podaje tragiczną wiadomość. Wiadomości poranne, na wstępie ważniejsze informacje. W skrócie. Wydarzyła się jedna z największych w powojennej historii Polski katastrofa na morzu. Zatonął prom samochodowo-kolejowy Jan Heweliusz, będący własnością spółki Euroafrika. Mimo niezwykle trudnych warunków przez całą noc trwała akcja ratownicza w rejonie zatonięcia promu Heweliusz. O świcie mają wznowić poszukiwania śmigłowca marynarki wojennej. Mówi główny nawigator spółki Euroafrika, armatora promu, kapitan Antoni Janusz. Prom wyszedł ze Świnoujścia do Iśla do 23.30 z ładunkiem 10 wagonów i 29 samochodów. W trakcie wychodzenia pogoda była dobra, wiatr wiał 5 do 7, prognoza była też wiatr 8 z możliwością wzrastania do 10. No ale ostatnio takie pogody cały czas panują i promy pływają w tym czasie. No i później o godzinie 4.35 kapitan właśnie promu naszego, tego Heweliusza, na UKF-ce powiadomił, że statek ma 30 stopni przechyłu i że raptowny podmuch bardzo silnego wiatru jest. Panie kapitanie, czy wiadomo, co było powodem tego przechyłu? Czy przesunął się ładunek, czy woda dostała się do środka? Wagonów. I o 4.35 podał, że ma 30 stopni przechyłu, a 10 minut później o 4.45, że ma 70 stopni przechyłu. Alarm szalupowy, załoga opuszcza statek, nadał sygnał Mayday, to jest taki SOS. I proszę pana, od tego czasu łączność się urwała. Kapitan Silesi powiedział, że on był kilkanaście mil za nim i mówi, że też przyszedł tak raptowny podmuch silnego wiatru, który przekraczał, no taki wiatr huraganowy 35-37 metrów na sekundę wiał. Mówi, morze było białe zupełnie i on miał kłopoty z manewrowaniem. Ponieważ statek utrzymywał się na powierzchni, mówiło się, że w powstałej pod pokładem poduszce powietrznej mogą przebywać żywi ludzie. Jednak zdaniem kapitana żeglugi wielkiej Stanisława Petrusewicza, który do niedawna był kapitanem Heweliusza, pod przewróconym statkiem nikt nie mógł ocaleć. Poduszka powietrzna jest w tankach balastowych i może na pokładzie kolejowym, ale raczej jest w tankach balastowych jest poduszka powietrzna i to utrzymywało statek na powierzchni. Istotnie prom Jan Heweliusz po tym, gdy odwrócił się stępką do góry, jeszcze przez dłuższy czas utrzymywał się na powierzchni. Świadkami tego zjawiska były załogi polskich śmigłowców marynarki wojennej, które wreszcie po 5 godzinach od sygnału Mayday otrzymały zgodę na start.
Na miejsce został wysłany też imiennik nieszczęsnego promu ORP Heweliusz, jednostka hydrograficzna marynarki wojennej, która zupełnym przypadkiem cumowała tego dnia w Świnoujściu. Niestety jedyne, co mogły zrobić polskie jednostki kilka godzin po zatonięciu promu, to sprawdzić akwen wokół wraku i upewnić się, że nie dryfują w nim ciała rozbitków. Godzina 14.15, w dalszym ciągu krążymy nad przypuszczalnym miejscem tragedii. Fotoreporterzy robią zdjęcia. Wyjdziemy jeszcze dalej w morze, około 40 mil od północnego cypla Rugi, zwanego Arkoną. Szalupa jest tuż pod helikopterem, poruszenie wśród nas, szalupa z Heweliusza, nad którą stoi niemiecki helikopter, jest przewrócona do góry dnem. Trudno powiedzieć, żeby w tej chwili ktoś tam mógł przeżyć, natomiast jest jeszcze szansa podjęcia z wody zwłok rozbitków. Jesteśmy tuż nad miejscem, w którym przypuszczalnie dryfuje wrak Heweliusza. Na miejsce docierają także inne polskie promy, biorąc udział w akcji ratunkowej. Jednak jedyne, do czego mogą się jeszcze przydać, to podejmowanie ciał rozbitków. Drugi oficer promu Jan Śniadecki. Właśnie wrócił pan z identyfikacji ofiar Jana Heweliusza. No było to niesamowite przeżycie. Przecież to byli nasi koledzy. Po prostu mogliśmy my również podzielić ich los. Dlatego jestem mocno zdenerwowany i pod wrażeniem tej tragedii. Aktualnie na statku jest pani prokurator i odpowiednie ekipy, które identyfikują zwłoki. Wśród podjętych rozbitków na nasz statek są osoby zarówno z załogi, są kierowcy, jest również mała dziewczynka, około 6 lat. No, najbardziej szokującym dla mnie widokiem było właśnie przenoszenie zwłok tego dziecka, mianowicie Bosman, na rękach, jakby w objęciu, jakby się ona chciała chwycić jego szyi, no niestety nie mogła. Dowódca ORP Heweliusz, komandor Benedykt Hatz, po 30 latach w rozmowie z portalem Polskiego Radia tak wspominał widok, który zastał po dotarciu na miejsce katastrofy. Kiedy dopłynęliśmy tam, na miejscu była niemiecka jednostka ratownicza Arkona. W tym czasie była tam także polska jednostka ratownicza, któryś z wiatrów, chyba Huragan. Później dołączył też duński okręt wojenny. Na miejscu zobaczyliśmy wystającą gruszkę kadłuba promu Jan Heweliusz ze starami strumieniowymi. Na wodzie unosiła się jedna z łodzi ratunkowych, do tego związana z kadłubem Jana Heweliusza. Była to roztrzaskana, sztywna łódź. Wrak Heweliusza bardzo długo utrzymywał się na powierzchni, wspomina dalej komandor Benedykt Hatz. Jednostka tonąc miała potężną poduszkę powietrzną w części dziobowej, całość miała pływalność zbliżoną do zera, a w części dziobowej dodatnią. W efekcie tego rufa dotykała dna morskiego, kiedy dziób unosił się jeszcze na wodzie. Prąd morski wlókł wrak po dnie. Przypomnę, że jednostka była długa, miała ponad 100 metrów. Natomiast Bałtyk w miejscu zatonięcia promu ma około 25 metrów głębokości. Niemniej w wyniku przesuwania się jednostki część zawartości z ładowni się uwolniła. Wagony leżały na trasie dryfu jednostki, która wynosiła około 1,5 km. Formalnie jeszcze ponad dobę trwała akcja ratunkowa, transport ocalałych na ląd i ustalanie oficjalnej listy ofiar. Zrozpaczone i zdezorientowane rodziny szukały informacji o swoich bliskich. Kogo znaleźliście na liście? Nikogo. Nie, jeszcze na razie nikogo, no przecież tutaj nic nie wiadomo, 14 osób jest zaginionych w ogóle. To znaczy ojciec pracował na Heweliuszu, tak? Tak, mój ojciec był oficerem. I nic nie wiadomo o nim? Nie. Ale może jest jednak jakaś nadzieja. No, żyjemy taką nadzieją, no, ale wie pan, to jest wszystko, musimy wierzyć do końca. No i dlatego czekamy tutaj zobaczyć, co tu się stało, kto tutaj jest, no wrej czego, żeby zobaczyć. No, człowiek chce wiedzieć, no bo żyć w niepewności to jest jeszcze gorzej. To jest najbardziej przykre, że dzwonią rodziny. Nie jesteśmy w stanie potwierdzić, czy wśród ofiar są ich bliscy. A Ela, czy Silesia ma zwłoki jakieś rozbitków? Nie wierzę, aha. Czyli to były niesprawdzone informacje, że ma. Zastanawiałam się, w jaki sposób umierał, w jaki sposób on ginął, kiedy ja byłam w ciepłym, w miarę bezpiecznym mieszkaniu. Nie odzywałam się, milczeliśmy wszyscy i bałam się tego głośno właśnie wypowiedzieć te słowa, no. Bo nie wyobrażam sobie jego śmierci w ten sposób. Ja cały czas miałam tą świadomość, że mąż żyje, znając jego, robił wszystko, żeby przeżyć. Zresztą to samo mówiła córka, pocieszała mnie do ostatniej chwili, że bo nie było wiadomo, jeszcze nie było, były znane dwa nazwiska i córka pocieszała mnie, że między innymi będzie
tatuś. Do końca pani nie wierzyła? To znaczy, ja wierzyłam, tylko po prostu nie chciałam zapeszać i mówiłam, że no chyba raczej to będzie cud, jeżeli na tak dużo osób w tych dwóch będzie akurat mąż. A córka mnie jednak cały czas uspokajała, że tatuś na pewno żyje. I ja też tak po cichu, nie chciałam się do tego przyznać, ale wierzyłam, bo znając jego, on będzie naprawdę robił wszystko, żeby przeżyć, bo to on już taki jest po prostu. Mąż pływał już kilkanaście lat, opłynął no, kawał świata i to o tyle no, jest coś okropnego, że to się stało tak blisko od domu. Boję się, wiesz, Alu, czego? Po prostu, że nie wiem, jak Rysiek ma niedługo wypłynąć w morze. Ja już dzisiaj Danie powiedziałam, że ja go chyba nie puszczę. To jest uraz. Do tej pory widzisz tak naszą rodzinę, to omijało. Na siłę też nic nie zrobi, tyle lat. Chciał, to... Nie wiem. Proszę komendanta powiadomić, że Jan Śniadecki prom z 16 zwłokami na Władysława IV o 20:30 na Mocno. Tak, dobrze. Już od pierwszych godzin po zatonięciu Jana Heweliusza zaczęły się krystalizować teorie dotyczące przyczyn tej największej katastrofy morskiej w najnowszej historii Polski. Oficjalna wersja katastrofy składa się z ogromnego bagażu kłamstw i zaledwie odrobiny prawdy, mówi kapitan Marek Bułuś, ekspert spraw bezpieczeństwa morskiego, od lat badający katastrofę Heweliusza i domagający się jej uczciwego wyjaśnienia. Według orzeczenia Izby Morskiej z 1996 roku załoga wypłynęła w rejs statkiem mającym uszkodzoną furtę rufową podczas silnego sztormu na Bałtyku. Prom przechylił się pod naporem wiatru, błędne decyzje kapitana oraz awaria systemu wyrównania balastu spowodowały wywrotkę. Gdy całą tę teorię usłyszała wdowa po jednym z marynarzy, podsumowała to jednym zdaniem. Wynika z tego, że załoga wypłynęła w ostatni samobójczy rejs, żeby zatopić prom. Teoria wskazująca na to, że załoga świadomie wyruszyła w rejs niesprawną jednostką, została obalona. Wiemy, że słynna już furta rufowa została naprawiona przed odsumowaniem ze Świnoujścia. Tak czy inaczej, nie mogła się ona stać bezpośrednią przyczyną zatonięcia promu. Czym innym jest ogólny stan techniczny jednostki, która od czasu naprawy po pożarze z 1986 roku pływała z dodatkowym ponad 100-tonowym obciążeniem w postaci zabetonowanego pokładu. Częste były też awarie systemów, w tym jednego z kluczowych, systemu balastowego. Na to jednak nie miała wpływu ani załoga, ani jej dowódca, kapitan Andrzej Łasiewicz. To armator w świetle przepisów akceptował i aprobował fakt, iż jednostka w takiej kondycji technicznej kursuje regularnie między Polską a Szwecją. Krótko po tragedii promu reportażysta Polskiego Radia rozmawiał z kierownikiem bazy Euroafrika w Świnoujściu oraz jej pracownikami. To jest fatalnie, że potrzeba tragedii dopiero, żeby coś w ogóle zdziałać. To są graty. Jak może z 76 statek pływać prom tyle czasu? Praktycznie remonty to były tylko tak na odczepnego robione. My jesteśmy takim narodem, że dopiero jak tragedia się stanie, to wtedy może być coś ruszone. Gdyby Heweliusz był w kiepskim stanie technicznym, to przede wszystkim nie wychodziłby w morze. Kiepski stan techniczny to znaczy, jak rozumiany, że Heweliusz miał kilkanaście lat od daty zwodowania, to nie znaczy jeszcze, że był w kiepskim stanie technicznym. Historia zna nowsze jednostki, które w mniej ekstremalnych warunkach były bardziej uszkodzone bądź szły na dno. Tu mi się wydaje, że tu się tylko liczą pieniądze, żeby puszczać dalej, puszczać szybko, a z ludzi tu się zupełnie traktuje jak, nie wiem jak kogo, jak po prostu narzędzia jakieś, jak maszyny. Dla każdego kapitana nadrzędną sprawą jest bezpieczeństwo żeglugi, bezpieczeństwo statku, pasażerów i załogi. Presje są różnego rodzaju, oczywiście presje ekonomiczne, ale to są wszystko czynniki stojące hierarchicznie niżej od tego podstawowego czynnika bezpieczeństwa statku. Niestety osoby, które mogłyby odpowiedzieć na pytanie, czy były jakieś naciski ze strony armatora, by pływać uszkodzoną jednostką, nie żyją. Prom Jan Heweliusz był przez szwedzkich kierowców przezywany Havarelius, czyli w wolnym tłumaczeniu awariusz. Nie wiadomo, dlaczego akceptowano tak duże ryzyko związane z kursowaniem nie do końca sprawnej jednostki. Dlaczego nie dokonywano koniecznych napraw? Być może odpowiedź jest lakonicznie prosta. Wyłączenie ze służby jednego z promów mogłoby doprowadzić do potężnych strat finansowych spółki, która i tak w tamtym czasie, nomen omen, ledwo utrzymywała się na powierzchni. W wyniku katastrofy doszło do sporu ekspertów. Część z nich twierdzi, że prom Heweliusz był promem niebezpiecznym oraz w złym stanie technicznym. Inni są przeciwnego zdania, wskazując, że prom w sierpniu przeszedł przegląd inspekcyjny dokonany przez Urząd Morski.
Szwedzcy kierowcy zagrozili jednak bojkotem polskich promów. Zdaniem wielu ekspertów przyczyną wczorajszej katastrofy mogło być nieprawidłowe umocowanie ładunku wewnątrz przyczep samochodów i wagonów kolejowych. Prezydent Lech Wałęsa skierował list do rodzin ofiar katastrofy. Premier Hanna Suchocka powołała specjalną komisję, która ma zbadać przyczyny katastrofy i udzielić pomocy rodzinom. Pojawiały się także teorie mówiące o tym, że załoga wyszła w morze mimo niekorzystnych prognoz. Należy w tym miejscu jednak zaznaczyć, że wszystkie kursujące regularnie w tym rejonie promy wyszły tej nocy na Bałtyk. Tylko w pobliżu tonącego Heweliusza były polskie jednostki Silesia, Nieborów czy Kopernik. Prognoza, którą utrzymały polskie statki w tym rejonie Bałtyku, mówiła o początkowym stanie morza 5 do 7 w skali Beauforta i późniejszym pogorszeniu do 8, maksymalnie 10. Wygląda więc na to, że przekazany raport meteo był nieprecyzyjny. O ile o tej porze roku 10 w skali Beauforta na Bałtyku to nic nadzwyczajnego, nikt jednak nie mówił, że sytuacja na morzu ma się tak drastycznie pogorszyć. Przypomnijmy, że skala wiatru doszła do 12 i strzałka oparła się na ograniczniku. Pamiętajmy jednak, że na początku lat 90. systemy ostrzegania meteo czy obraz satelitarny nie były tak dokładne i ogólnodostępne, jak to ma miejsce dzisiaj. Bałtyk tylko pozornie jest morzem bezpiecznym. Bałtyk jest bardzo morzem niebezpiecznym. Widziałem, zatonął statek rybacki, na którym ja pływałem. Ile tam? Kilka tygodni z niego zeszłem. Przeszłem na inny statek, potem zatonął. Tam też zginęli ludzie. Proszę pana, a jak panu powiem troszeczkę śmieszności, że jeszcze... Przepraszam. Tak nigdzie nie żygałem i nie żygałem jak tutaj na Bałtyku. I tu właśnie wychodząc, idąc z Kilu do Świnoujścia, na statku, proszę pana, dawnym starym statku Białystok. No po prostu burtami wodę nabiera. Krótka, zrywna fala. I to jest powodem tego. Jedna na drugą się nakłada. Jeden z niewielu bezspornych faktów dotyczących bezpośredniej przyczyny zatonięcia Heweliusza to czasowa zbieżność nagłej zmiany kursu połączona z zabalastowaniem jednej strony statku, a następnie ekstremalnie silnym podmuchem wiatru, który nieoczekiwanie zmienił kierunek. To wszystko doprowadziło do mocnego przechyłu jednostki, przewrócenia się pojazdów w ładowni, co finalnie doprowadziło do całkowitej zagłady statku. Kapitan Marek Bułuś w rozmowie z portalem Polskiego Radia wskazuje na ciekawą teorię dotyczącą tego, dlaczego w ogóle Heweliusz zmienił kurs. Podstawową przyczyną jest zmiana kursu, zwrot na południe, który został wymuszony przez spotkanie z frachtowcem Frank Michel. Jan Heweliusz był na kursie kolizyjnym. Żeby zwrot wykonać, trzeba było wykorzystać ten nieszczęsny system balastowy, który był uruchomiony z uwagi na silny wiatr na Bałtyku wiejący w lewą burtę. Gdy Jan Heweliusz zaczął się obracać, przechylił się pod wpływem wiatru, a pompy nie były w stanie przepompować wody na przeciwny balast. Przy przechyle ponad 15% pompy działały niewydajnie. W efekcie zaczynają się przesuwać ładunki na pojazdach, zaczynają się przesuwać pojazdy, środek ciężkości systematycznie przesuwa się na lewą burtę. Do tego wieje silny wiatr. Działają dwie ogromne siły na jedną stronę promu Jan Heweliusz. Aż w pewnym momencie przechył jest tak duży, że zatonięcie jest nieuchronne, stwierdził kapitan Marek Buś. Kontrowersji wokół zatonięcia Heweliusza było jednak więcej. Kiedy opadły pierwsze emocje po katastrofie, zaczęto analizować samą akcję ratunkową. Kapitan Marek Buś ocenia działania ratunkowe jako nieudane. Gdy kapitan Heweliusza zaczyna wzywać pomoc, a był na wodach niemieckich, nie odzywa się niemiecka służba ratownicza, a robią to Duńczycy. Kobieta pełniąca tam dyżur w ogóle nie orientowała się w położeniu promu, nie znała akwenu, jakim jest Bałtyk. Dopiero po chwili do rozmowy włączył się niemiecki ratownik, ale był kompletnie zdezorientowany, co wskazywałoby na to, że po prostu spał. Zanim wystartowały niemieckie śmigłowce ratownicze, podobno wymieniano w nich osprzęt, opowiada kapitan Buś. Gdy już dotarły na miejsce katastrofy, Jan Heweliusz dryfował w wodzie do góry dnem. Pomoc ze śmigłowca polegała na opuszczeniu liny. W niemieckim ratownictwie w ówczesnym czasie zrezygnowano z ratowników opuszczonych na linie. Z tego powodu zaczepiono nieopatrznie i poderwano jedną z tratw, w której byli ludzie. Tratwa, która miała być miejscem ratowania, została wywrócona i stała się śmiertelną pułapką. Pojawił się też niemiecki statek Arkona, który na wzburzonym morzu zachowywał się jak łupina. Jego kapitan nie mógł tak po prostu zatrzymać się przy tratwie. Ocalałej załodze trudno było wskoczyć z tratwy na liny przy burcie Arkony. Grabiejące z zimna ręce uniemożliwiały dobre chwycenie się. Jeden z mężczyzn właśnie tak zginął. Nie zdołał wspiąć się po burcie Arkony. Inną, mało znaną kontrowersją jest udział w całej akcji wspomnianego już niemieckiego motorowca Frank Michael. O godzinie 4:58, czyli na 14 minut przed wywróceniem się promu, odzywa się niemiecka jednostka, zgłasza Mayday Relay i podaje swoją pozycję.
Nadanie sygnału Mayday Relay, czyli przekazanie sygnału Mayday w imieniu statku będącego w niebezpieczeństwie, świadczą o tym, że Frank Michel obserwuje tonięcie Heweliusza. W zeznaniach ocalałych rozbitków i w ich wypowiedziach dla prasy pojawia się jeszcze przed przybyciem jednostki ratowniczej Arcona tajemniczy statek, który krążył w pobliżu. Na zapytanie Arcona Radio i Rune Radio Frank Michel odpowiada: tak, niemiecki motorowiec Frank Michel. My jesteśmy wprawdzie prawie w pobliżu, ale jesteśmy właściwie małym statkiem. Sami ledwo się trzymamy, więc możemy się więcej nie meldować. Dobrze? Kontakt radiowy urywa się. Przybliżona pozycja statku Frank Michel pokrywa się z przybliżoną pozycją Heweliusza. Tym bardziej zastanawiające jest, że roli, jaką odegrał ten statek, de facto pierwszy nooczny świadek tragedii, nie uwzględniono w toku śledztwa, wręcz ukryto jego obecność. Polska Izba Morska w Szczecinie, w Gdańsku, a potem w Gdyni nawet nie przesłuchała kapitana statku. Nie jest także wykluczone, że niemiecki motorowiec Frank Michel nieświadomie odegrał jeszcze jedną mroczną rolę w tej tragedii. Piloci i ratownicy niemieccy, duńscy oraz polscy będący na miejscu zdarzenia zgodnie zeznawali, że niektóre ciała były rozkawałkowane. W zeznaniach drugiego pilota śmigłowca ratowniczego numer 1016 marynarki wojennej w prokuraturze wojewódzkiej w Gdańsku czytamy: do tratwy tej były przywiązane zwłoki mężczyzny ubranego jedynie w spodenki. Zwłoki te były rozkawałkowane. Widziałem, że ciało pozbawione było ręki, nogi oraz części głowy. Fakt ten potwierdzają zeznania lekarki szczecińskiego zakładu medycyny sądowej. Ramy wyłowionych zwłok pochodziły najprawdopodobniej od śruby okrętowej. Jak wszystko wskazuje, niemieckiego motorowca Frank Michel, który w skrajnie trudnych warunkach pogodowych, bez widoczności, sztormując, wszedł w nocy pomiędzy rozbitków z Heweliusza i po prostu ich rozjechał. Załogi innych polskich promów, marynarka wojenna i pracownicy armatora jeszcze kilkanaście godzin brali udział w akcji ratunkowej, próbując także podtrzymać na duchu rodziny ofiar. Więc wie pani, póki się nie widzi ciała, to jeszcze jest nadzieja jakaś. Bo obok był przecież ten młodszy Stefan Szydłowski Janusz. I jego ciało widziano. A jej nie. Właśnie. I dlatego nie wiem, co się stało. To znaczy, nie mając już kontaktu, nikt już nie widział i nikt nie umie powiedzieć. Jeszcze raz serdeczne wyrazy współczucia i bólu. Naprawdę bardzo mi żal, bardzo przykro. No, ale mówię, już więcej kontaktu i cały czas żyję nadzieję. No może gdzieś te wiatry ją pogoniły, bo wie pani, różnie. To była tak silna wichura, że trudno powiedzieć. Z tragedią promu Jan Heweliusz związana jest jeszcze jedna tajemnicza teoria. Według niektórych doniesień polskie promy w tamtym czasie były wykorzystywane jako szlaki transportowe dla nielegalnego handlu, w tym przerzutu broni. O ile przez pewien czas teoria ta była z góry kwalifikowana jako spiskowa i nieprawdziwa, o tyle należałoby w tym miejscu przytoczyć inną tragedię, jaka wydarzyła się na Bałtyku nieco ponad rok później. 28 września 1994 roku podczas rejsu Stalina w dość tajemniczych okolicznościach tonie prom samochodowy pasażerski Estonia. Warunki na morzu były złe. Według raportów około godziny pierwszej na pokładzie dało się słyszeć odgłos tarcia metalu o metal, ale nie wykryto uszkodzeń. Po zaledwie 15 minutach prom przechylił się na prawą burtę i zaczął tonąć. Kilka minut po nadaniu pierwszego sygnału SOS Estonia zniknęła z radarów. Na pokładzie było 989 pasażerów, uratowano jedynie 138 osób. W sumie śmierć poniosły 852 osoby. Za oficjalną przyczynę zatonięcia Estonii uznano urwanie się furty dziobowej, ale powstało wiele hipotez dotyczących przyczyn katastrofy. Mimo że minęło od niej już blisko 30 lat, w sprawie wciąż pojawiają się nowe wątki. W 2000 roku niemiecka dziennikarka Jutta Rabe pobrała z wraku próbki metalu, których badanie wykazało użycie materiałów wybuchowych. Z trzech laboratoriów badających próbki tylko jedno zakwestionowało eksplozję. Wyniki opublikowała szwedzka prasa. Po ich ujawnieniu rząd Szwecji przyznał się do tajnego zakupu i transportu broni, ale zaznaczył, że nie miało to miejsca w dniu katastrofy. W świetle nowych faktów, jakie pojawiły się w sprawie zatonięcia Estonii, szwedzka komisja do spraw badania wypadków wznowiła pracę. Niestety wygląda na to, że sprawa zatonięcia Jana Heweliusza ze strony polskich służb nie spotka się już z takim zainteresowaniem jak sprawa Estonii. Niemniej jednak teoria dotycząca tego, co znajdowało się w ładowniach polskiego promu, wciąż rozpala wyobraźnię. Warto wspomnieć, że nigdy nie zdecydowano się na podniesienie wraku, mimo że Heweliusz zatonął niemal na środku toru wodnego. Jan Heweliusz znajduje się zaledwie 10 metrów pod powierzchnią wody, tymczasem na Bałtyk wpływają jednostki o zanurzeniu 15 metrów. Mówi kapitan Marek Buś. Wiele wskazuje jednak na to, że decyzja o pozostawieniu
wraku na dnie, podyktowana była po prostu względami finansowymi. Niemniej jednak kapitan Marek Buś w rozmowie z portalem Polskiego Radia przyznaje, że wokół całej sprawy roztacza się atmosfera dziwnej tajemniczości. Ekspert przypomina, że wówczas, tuż po zatonięciu Heweliusza, sprawą interesowało się MSWiA, które było nawet bardziej aktywne niż służby zajmujące się sprawami morskimi. Nad miejsce zatonięcia promu osobiście latał minister spraw wewnętrznych Andrzej Milczanowski, były szef Urzędu Ochrony Państwa. W Sejmie powołano nawet komisję, która miała zająć się sprawą zatonięcia Heweliusza. Co ciekawe, jej prace zostały utajnione. Podobno zachęcano ówczesnych posłów do tego, by nie składali interpelacji w tej sprawie, mówi kapitan Marek Buś. Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy na pokładzie Heweliusza mogła być broń lub amunicja. Według relacji kapitana Marka Busia, który od lat bada tragedię polskiego promu, nieżyjący już były prezydent Lech Kaczyński, który w tamtym czasie przechodził z Najwyższej Izby Kontroli do Ministerstwa Sprawiedliwości, nieoficjalnie potwierdził, że mogło chodzić o rumuńską broń. Tu nie chodziło o sam prom Jan Heweliusz, ale o kanał, którym broń transportowano, tłumaczy kapitan Marek Buś. Na początku lat 90. promy, m.in. takie jak Jan Heweliusz czy Estonia, służyły do przemytu broni z Rosji na zachód Europy. Patrząc przez pryzmat afer i niejasności początków III RP, trudno mieć jednak nadzieję, że ta teoria zostanie kiedykolwiek dogłębnie wyjaśniona. 15 lat po zatonięciu promu Jan Heweliusz nieoczekiwanie zwiększył się bilans ofiar. Jutro rano rozpoczną się poszukiwania polskiego płetwonurka, który zaginął we wraku promu Jan Heweliusz na dnie Bałtyku. Obserwacja miejsca wypadku przez statek patrolowy i śmigłowiec nie przyniosła jak dotąd rezultatu. Zdaniem niemieckiej policji jest mało prawdopodobne, że ciało nurka wypłynie na powierzchnię morza. Polski nurek, który brał udział w wyprawie do wraku Jana Heweliusza, zaginął w sobotę wczesnym przedpołudniem, po tym jak wbrew zakazowi wpłynął do wnętrza zatopionego statku. Spoczywa on na niemieckich wodach terytorialnych, 20 mil morskich od wybrzeży wyspy Rugi. Zaginiony 42-letni płetwonurek od 6 lat uprawiał ten sport. Wiadomo, że w chwili wypadku w butli miał zapas tlenu wystarczający jedynie na 10 minut przebywania pod wodą. Co zatem możemy powiedzieć o przyczynach tragedii promu Jan Heweliusz? Z całą pewnością to, że doszło do tragicznego w skutkach splotu wydarzeń, a polski prom znalazł się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie. Huraganowy wiatr, przed którym nie ostrzegała żadna dostępna polskim jednostkom prognoza pogody, w połączeniu z pechową, awaryjną i nieco zaniedbaną konstrukcją promu dały tragiczny rezultat. W katastrofie promu Jan Heweliusz zginęło 55 osób. 20 marynarzy i 35 pasażerów. Uratowano jedynie 9 osób. Wśród uratowanych znajdowali się wyłącznie członkowie załogi. Wszyscy pasażerowie promu zginęli. Był to podcast Polskiego Radia pod tytułem Czarna Seria. Zachęcam do subskrybowania i obserwowania kolejnych odcinków na platformie podcasty.polskieradio.pl, aplikacji mobilnej Polskiego Radia oraz na popularnych platformach streamingowych.